Wszystkie wymienione klipy znajdziesz w telewizji Mixtape, dostępnej w najlepszych sieciach kablowych w kraju. Siemanko, to Rudy, witajcie w kolejnym odcinku mini programu Trzymacie Programu, w którym wybieram 3 klipy i zachęcam Was do tego, żebyście je sprawdzili albo chociaż pomyśleli o tym, co jest z nimi związane. I już. Dzisiejszą trójeczkę będzie charakteryzować rzecz, powiedziałbym, rzadko spotykana w polskich klipach, ale jak już jest, to wygląda znakomicie. Chodzi mianowicie o aktorów. Pierwszy numer na dziś to numer Ostrego Szpiedzy Tacy Jak My. Cały klip jest nakręcony zresztą na teatralnej scenie i aktorzy, których możecie tam zobaczyć, pojawiają się w klipach Ostrego dosyć często, bo aktor taki z brodą charakterystyczny był w Jazzie w Wolnych Chwilach i Ile Jestem w Stanie Dać. Ile Jestem w Stanie Dać jest chyba pierwszym klipem Ostrego, który w ogóle trudno znaleźć gdziekolwiek, bo jest w jakiejś pikselozie na końcu świata. Ale to bardzo dobrze wygląda, bo są aktorzy, jest scena, jest scenografia, w ogóle tak miło jakoś. Zresztą to bardzo fajny numer, tam są 2 łączone bity. Polecam, bo miłe to dla oka i jakościowo super, no i wiadomo, Ostry klasa sama w sobie. Dwójka też związana z aktorami, będzie to Vini, jego kawałek Essa Sound Heavy Metal Funk z gościnnym udziałem Wiśni. No tutaj trochę inaczej podchodzi się do aktorów, bo faktycznie też jest scena, też są przebrani ludzie, też są aktorzy, ale też są ludzie, którzy na aktorów wyglądają. Są fajterzy, są ciekawe postaci związane z Vinim właśnie i to wszystko na scenie zagrane śmiesznie, takie powiedziałbym przerysowane nawet, jest absolutnym klipowym sztosem. Jeżeli nawet numer Wam się średnio będzie podobał, to na pewno spodoba Wam się klip, bo jest po prostu zabawny. Zresztą Vini uwalony całym okiem na twarzy też jest zabawny. W ogóle Vini ma dystans do siebie i te klipy też z aktorami naprawdę robią robotę, polecam szczególnie. I numer 3 na dziś to kawałek Łony i Webera, który nazywa się Błąd. Zresztą Łona i Weber, tak samo jak Ostry, dosyć często korzystają z uprzejmości aktorów w swoich teledyskach i kiedy aktorzy rapują albo mówią kwestie raperów, to w ogóle wygląda to bosko. Błąd jest fajny, bo występują różni aktorzy, jest ta dziewczyna, która biega, są ci ludzie na statku, którzy też rapują i gadają ze sobą, to wszystko się spina. Zresztą jak wiecie, kiedy aktorzy grają, to człowiek jakiś taki jest bardziej uklipowiony, jeżeli tak się to mówi. Polecam też w ogóle w zasadzie chyba wszystkie kawałki Łony i Webera, a Błąd szczególnie, bo ma tempo, jest fajny i wysokiej jakości. Zresztą wszystkie klipy, które wymieniłem, zobaczycie w Mixtape TV, a jeśli nie, to zobaczcie sobie gdzie indziej, jak sobie klikniecie. Co złego, to nie ja. Pozdrawiam, do zobaczyska. Rudy. Elo.